Czołem zapraszamy na drugi odcinek poświęcony polskim komiksom. Dzisiaj mamy w planach przerobić dorobek Tadeusza Baranowskiego i Jerzego Wróblewskiego. Jak czas pozwoli, to może jeszcze Charlotte Paweł, ale zobaczymy, bo dużo przed nami. A skoro są komiksy, to jest i Rysiek. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Udało mi się, moi drodzy widzowie, udało mi się zapłacić, przekupić kolegów, że w końcu pojawiłem się. Tak, teraz jest na odwrót, teraz tak, w tym roku ty nam teraz płacisz, ja muszę tak płacić. Zmiana. Nie było tanio, nie było tanio, ale się udało. Dziękuję panowie. Oj, nie narzekaj, inflacja, inflacja wszystkich dojeżdża. Tak. W waszych ciepłych progach. Dobrze, pan, dobrze. Pan Tadeusz. Wtem. Pan Tadeusz. Pan Tadeusz. To co, trzeba puścić Ryśka ze smyczy, bo jego subiektywizm w tej kwestii jest będzie bardzo rozległy. Pan Tadeusz, jeden z najwybitniejszych poematów Adama Mickiewicza, to dzieło naprawdę wielkie. Każdy zna frazę rozpoczynającą Litwo, ojczyzna moja. Natomiast pan Tadeusz to także Baranowski. Także moim zdaniem jeden z najwybitniejszych, jeśli dla mnie chyba najwybitniejszy przedstawiciel polskiej szkoły komiksu lat 70. i 80. Na całe szczęście jeden z nestorów komiksu, który do dnia dzisiejszego żyje, już nie tworzy komiksów, raczej zajmuje się taką rzeźbą. Malarstwem. Malarstwem rzeźbiowym, tak można powiedzieć. Te jego obrazy są takie bardzo trójwymiarowe. Natomiast pojawia się na konwentach, powstaje film o Diplodoku. I no cóż, to jest człowiek, któremu zawdzięczam bardzo, bardzo dużo. I nie zawaham się użyć tutaj może takiego dosyć poważnego sformułowania, że to jest jedna z osób, która mnie ukształtowała. Nie bezpośrednio, ale przez swoje dzieła. Pan Tadeusz Baranowski nauczył mnie takiego ironicznego, pełnego humoru spojrzenia na świat, doszukiwania się absurdów wszędzie. Jego poczucie humoru było bardzo piórno-sensowe i gry słów, nieprzetłumaczalne często, zabawy językiem, połączone z nieprawdopodobnie piękną, kolorystycznie oprawą, bo to jest moim zdaniem też mistrz koloru, to pod tym względem niedoceniany, ale on wszystkie swoje komiksy własnoręcznie koloruje i jest pod tym względem doskonały. Dodatkowo jego styl jest rozpoznawalny od razu. I tu chodzi o obłe kształty, tutaj chodzi o bardzo specyficzne łamanie kadru, o burzenie czwartej ściany i pokazywanie jak siebie jako autora, który tworzy postacie, o dialogi postaci z twórcą, o często plansze, które zajmują, znaczy kadry, które zajmują całą planszę, całą stronę. Są takie kadry, na których się dzieje po prostu niesamowicie dużo. Choć pamiętam, kiedyś w 82 roku był wydawany w Świecie Młodych, gdzie pan Tadeusz Baranowski dosyć często gościł, była wydawana Antresolka, Profesorka, Nerwosolka, gdzie profesorek Nerwosolek był w kosmosie i tam był, pamiętam, w jednym z numerów, chyba wtorkowym, czyli Świat Młodych, wtedy miał chyba niebieskie logo, był kadr, na którym jest Lord Hocus Pocus i ten kadr zajmował cały ten jakby dzienny odcinek, to był jeden kadr. Ja wtedy byłem taki zawiedziony, bo chciałem poczytać dalsze przygody, ale tutaj Lord Hocus Pocus wyskakujący w zasadzie z kadru i atakujący profesorka Nerwosolka. Ale cóż powiedzieć, miałem okazję poznać pana Tadeusza, miałem okazję wraz z grupą osób, które były zafascynowane jego twórczością, pomóc mu, kiedy był w dość ciężkiej sytuacji finansowej i postanowił w ogóle, no był chyba też w takiej głębokiej depresji i nagle się okazało, że jest mnóstwo osób, które panu Tadeuszowi no, zawdzięczają to, co ja też, czyli właśnie ukształtowanie dzieciństwa. Te osoby się zrzuciły na wydanie, wydawało się wtedy, ostatniego komiksu pana Tadeusza, który jest gdzieś tu. Ja tu mam wszystkie, wiecie, więc muszę popatrzeć sobie, gdzie on jest. Gdzie jesteś? O, jest. O, Boże! I to był taki komiks. Twój do bani z takim komiksem. Ja mam numer 112 i to było wydane tymi ręcami. Jest jeszcze, nie wiem czy widać, Ryszardowi, mojemu serdecznemu przyjacielowi, 7 listopada 2005 roku.
Tadeusz Baranowski. I to miał być ostatni komiks. Na całe szczęście okazało się, że wydawnictwo Ongryz ze Szczecina bodajże przejęło i prawa, i pozwolenie mistrza do tego, żeby publikować, wznawiać jego dzieła. I teraz mamy mnóstwo przepięknych wydań. I tak. Ostatnio wyszło nawet takie wydanie. To jest przepięknych w twardych oprawach, które w końcu można... Tylko mam jakąś uwagę. Zupełnie inna niż w PRL-u przecież to. Na przykład teraz wyszły Bezdomne wampiry o zmierzchu, tak? O zmroku, przepraszam. To one akurat nie przez Ongryz, tylko przez Kulturę Gniewu i jest zupełnie inny format. Widzicie? Do wydań ongrysowych. To jest gigantyczne. Nie mieści mi się na półce, muszę kłaść. Ale jest pięknie wydane, także mam dwa wydania Bezdomnych wampirów, bo jest także ten. W normalnym formacie. No mam tutaj chyba wszystko, co pan Tadeusz stworzył. Jak będzie trzeba, to będę pokazywał. Dostałem też, pamiętam wtedy, za wspomożenie pana Tadeusza dostałem takie szkice jego własnoręczne. To nie będzie pewnie widać. To może wyślę Marcinowi, żeby mógł zrobić przybitki. No tego, taką teczkę ze skarbami jeszcze dodatkowo, plus komiks Trzy przygody Sherlocka Bombla. To były komiksy z takiej dziwnej, kwadratowej serii, która pojawiła się w połowie lat 80. Była taka seria Efemeryda, w której najpierw wydał Jerzy Wróblewski, o którym jeszcze będziemy mówić, taki komiks Przyjaciele Rona Harpera bodajże. Później pan Tadeusz wydał Trzy przygody Sherlocka Bombla i chyba jeszcze jeden zeszycik, a później ten format przejął Doman. I mieliśmy w tym formacie wydawanych Domanów, czyli polskiego Konana, słoweńskiego wojownika. Ale to zupełnie inna historia, do której pewnie jeszcze przyjdziemy kiedyś. Tak, właśnie fajnie poruszyłeś tutaj ten temat ukrytych treści, jakie tam są i z których osoba dorosła dostrzega te wszystkie pary absurdu, jakie tam się pojawiają. Ale na przykład w porównaniu do Monty Pythona, gdzie tak naprawdę, żeby odebrać cały przekaz, to trzeba być po prostu dorosłym. Z Tadeuszem Baranowskim było świetne, że dziecko się świetnie bawiło. Wcale nie potrzebowało tej warstwy. No ale to też po prostu... rozumiałeś wszystko, co tam było? Bo ja miałem kłopot. Nie, absolutnie nie, ale mi to do niczego nie było potrzebne, bo tam były przygody na przykład bohaterów, którzy przeżywali je, wiesz, w egzotycznych miejscach, dziwnych dialogach. I były bardzo ciekawe postacie, przecież na każdej stronie te postacie pojawiały się co chwila nowe, tak? Właśnie tutaj... Na co dybie wieloryby, czubek nosa Eskimosa. Kudłaczka i Bąbelka i jeszcze Eskimosa, przygody, no to rewelacja, tak? Każdej stronie jest jakaś zupełnie inna lokacja, inne miejsce. Tak. I jeszcze dodam, to był jeden z pierwszych, jeśli nie pierwszy komiks w ogóle, który... dostałem. Ja też. To, ten albo Relax, to był rok 80. To jest pierwsze wydanie, 100 tysięcy egzemplarzy nakładu i to jest ten egzemplarz, który no ja tego swojego egzemplarza nie mam, ale dokładnie był to jeden z pierwszych komiksów, jakie w ogóle miałem i przez lata, później już nie miałem okładki do niego, tylko zaczynał się po prostu pierwszą stroną. U mnie jest w całkiem niezłej formie. Jakoś był dbałem o niego. Ja też mam i nie widzę, które to jest wydanie, ale to jest 84. No, czyli to jest chyba trzecie albo drugie wydanie. To jest pierwsze. To jest pierwsze. Okej. Okay. Fantastycznie. Cena 110 zł, to tak by prawie pasowało na 10. U mnie jest 49 zł. U mnie jest 49 zł, a nakład jest 100 tysięcy, znaczy 999,650 plus 350. Tak, ja mam Warszawa 84, wydanie drugie i nakład prawie 300 tysięcy egzemplarzy. Pierwszy rzut 100 tysięcy i drugi kolejne, i drugi 200 tysięcy. Można powiedzieć, że na tym komiksie wychowywały się całe pokolenia, które dorastały. Nieprawdopodobne nakłady, prawda? Dzisiaj to jest... I trudno to było dostać, to nie tak, że było, właśnie, zależało dokładnie. Wszędzie. To trzeba było polować na te komiksy w kioskach. No i ja pamiętam, że kiedy... chyba miałem właśnie 7 albo 8 lat i zrobiłem sobie takie zadanie dla siebie, żeby przeczytać cały ten komiks w ciągu jednego dnia. To nie było proste, bo to jest dużo tekstu tak naprawdę i szczególnie w opowieściach o Orientmanie tam się pojawiają trudne słowa. Tam bawi się językiem w sposób wyjątkowy jak na polskich twórców. I choć wszystkich ich cenię bardzo, to jednak to podejście pana Tadeusza
uważam za najbliższe mojej duszy i absolutnie uwielbiam. Bardzo się cieszę, że mogłem dorastać wtedy, kiedy on był u szczytu swoich możliwości twórczych i kiedy mieliśmy styczność z tymi komiksami. One oczywiście wcześniej pojawiały się na łamach Świata Młodych. I to jest właśnie też taki element łączący wszystkich twórców, o których dzisiaj wspominamy i wspominaliśmy poprzednio, czyli i Papcio Chmiel, i Jerzy Christa, i Tadeusz Baranowski, i Jerzy Wróblewski, i szczególnie Charlotte Paweł. Oni wszyscy może nie tyle debiutowali, ale rozwijali skrzydła na łamach Świata Młodych, a Charlotte Paweł no to była chyba dyżurną graficzką Świata Młodych do samego końca istnienia tego pisma. Tak, swoją drogą. Uczennica Papcia Chmiela. Uczennica Papcia Chmiela. Tadeusz Baranowski, jako jedna z osób tych takich czołowych już o dorobku, nie był wcześniej w Relaksie, tak? To jest ten jeden z nielicznych autorów, który nie występował w Relaksie. Był w Relaksie. Pojawił się w Relaksie Orientman. Trzy odcinki, a później go zdjęto z anteny. No właśnie, ale było go bardzo, bardzo mało. No tak, bo on był taki trochę niepoprawny. Wiesz, tam można, jego komiksy można było odczytywać na wiele sposobów i wiesz, już samo, że ten Orientman nie był takim pięknym, muskularnym jak Superman czy Batman, tylko był taki panem z brzuszkiem. I jest w meloniku naciągniętym na oczy. To już sprawiało, że może nie był tak mile widziany na łamach Relaksu. Trudno powiedzieć, natomiast pamiętajmy, że on pisał także do pisma Razem. Komiks zupełnie wydawałoby się odmienny od całej jego twórczości, czyli Porady praktycznego pana. Mm-hmm. Komiks totalnie dla dorosłych. On się w Przyjaciółce i na Przełaj też jeszcze publikował. Tutaj mam jedno z wydań. I Porady, tu jest napisane, że tylko dla dorosłych. Absolutnie, znaczy wiadomo, że dzieci teraz robią różne rzeczy, no ale możemy się spodziewać takich rzeczy jak tutaj i to w dużej ilości. Mocne zabarwienie erotyczne. Bardzo mocne zabarwienie erotyczne i bardzo mocne zabarwienie słowno-erotyczne, chociaż chyba bez wulgaryzmów żadnych. To jest piękne, że on potrafił znakomicie wyrażać takie mocno bezpruderyjne treści w bardzo specyficznie pokazane. Tak. Słuchajcie, a chciałem jeszcze się skupić na jego właśnie wyjątkowości w jego przedstawianych historiach, które szczególnie w porównaniu do innych rysowników polskich, dlatego że tak, po pierwsze mieliśmy bardzo ciekawy ten zabieg, oczywiście to dotyczyło na początku Świata Młodych, ale zostało później w komiksach, czyli zaczynała się zawsze streszczeniem kolejna strona, prawda? To było takie nietypowe, w wersji albumowej to już było trochę dziwne, ale te streszczenia były dosyć fajnie napisane, tak z takim dodatkowym, no bo umiał się świetnie posługiwać słowem, a więc te streszczenia, pomimo że przełożyliśmy stronę, to się świetnie czytało. No przecież dokładnie wiedzieliśmy. Wiesz co, ale streszczenia były tylko w Orientmanie i to tylko tutaj. Nie, i był jeszcze Skąd się bierze chyba woda sodowa, mi się wydaje. Skąd się bierze woda sodowa, już biorę pierwsze wydanie. I była to. To niestety jest w gorszym stanie, jak widać. To jest 82 rok, pierwsze wydanie. I tutaj streszczeń, mój drogi, nie ma. Kurczę, pamiętam z któryś. Pamiętasz streszczenia, bo to było coś niezwykłego. One są tylko w Orientmanie tym pierwszym. I tam są streszczenia są fenomenalne w ogóle. Są historykami samymi. Dokładnie o tym mówię. Niekoniecznie się odnoszą dokładnie do tego, co się wydarzyło w poprzednim odcinku, tylko takie kreślą tło, a na tych dosłownie, nie wiem, kilkunastu linijkach potrafi wyrysować coś prześmiesznego. Tak, druga sprawa są to była taka. Jak się popatrzy, no jest, zobacz. Na początku, to jest Orientman. To jest Orientman. Druga sprawa jeszcze, bardzo często postacie zupełnie tam piątoplanowe, szóstoplanowe, w ogóle nie biorące udział, jakiś tam ptaszek, potrafią coś powiedzieć, skomentować. To nawet często nie jest ujęte w dymku, tylko gdzieś tak napisane w tle, a więc jest cała zabawa z tym po prostu skanowaniem wręcz tła, żeby znajdować jakieś ukryte elementy, tak? Takie jak growe sekrety gdzieś tam znajdować i mieć z tego satysfakcję. W ogóle to fajnie dałeś ten przykład tego komiksu Trzy przygody Sherlocka Bomba, to Bombla z Hubertem mieliśmy, uwielbialiśmy ten komiks, bo tam jest taka fantastyczna historia Skąd się bierze wiatr, która jest rewelacyjna, w którym cała podróż jest, żeby tylko dostać informacje z tamtej strony, tak? Jeszcze bym się tak wrócił na chwilkę do czasów minionych, bo Rysiek wspomniał o tym,
czy uderzaliście w te nuty, że zabawa językiem dawała nam zabawę, nam dzieciom wtedy. Ja przynajmniej tak odbierałem. Oczywiście pełna zgoda, że wiele zabiegów słownych lub podtekstów lub tego, co autor miał na myśli, my nie rozumieliśmy i bardzo fajnie, będąc dorosłą osobą, wraca się do komiksów Baranowskiego, bo nóż widelec, można sobie coś nowego tam odkryć albo dopisać. Natomiast wracając do ładny ten pogoni za Baranowskim. Tak, ładnie podkreśliłeś właśnie Tadeusza Baranowskiego, mówiąc nóż widelec. Bo to cały on. Różnorodność jego w tej jego pracy. Jedna rzecz, taka moja dygresja jakby osobista. Kreska Baranowskiego z zasady nie powinna mi się podobać, bo ja nie lubię obłych kształtów i jakby zawsze mnie odpychają. A to jest fenomen, po prostu ja tak jak Rysiek, to w Baranowskim się zakochałem od samego początku, to wieczna pogoń za komiksem Baranowskiego. I teraz zabawna sytuacja jest taka, że mieliśmy na naszym osiedlu w tamtym ciągu sklepów z połem i spożywczy i całego tego tałataństwa ówczesnego, mieliśmy księgarnię. I ja tą księgarnię regularnie odwiedzałem i aż się dziwi, no to jest niepojęta rzecz, że mamy tak ogromne nakłady, po 100 tysięcy i więcej wtedy. I zawsze odbijałem się tam od ściany, nigdy nie byłem, a drugim zostawała mi biblioteka i jakby ja już o tym wspominałem, że moja mama jest strasznym molem książkowym, ona to książki na ciężkie kilogramy połyka. I jakoś, żeby mnie zagonić do czytania, to ona mnie tam targała do tej biblioteki, a ja oczywiście tylko w poszukiwaniu komiksów. I jakby przetrzymywałem te komiksy, między innymi właśnie Baranowskiego, czy to była Antresolka, czy Diplodok, czy Na co dybie wielorybie, wręcz jak relikwie. I przeciągałem moment oddania ich do biblioteki, bo niejednokrotnie nie miałem możliwości. No mówię, jedna księgarnia w osiedlowym ciągu sklepów, no jako dzieciak nigdzie nie podróżowałem. Pierwsze wyprawy do Bytomia, żeby polizać wystawę Składnicy Harcerskiej, tudzież lokalnego Peweksu, no to już będąc nastolatkiem, więc te początki to nie były takie, jakby to powiedzieć, takie optymistyczne dla fana komiksu, czy dla fana Baranowskiego, jakby też człowiek nie miał świadomości, kim pan Baranowski był, no po prostu to te zeszyty, te albumy mówiły same do siebie. I wracając jeszcze do tego, jak my interpretowaliśmy i ten język i zabawa tym językiem, to był ten nasz humor, bo ja sobie pozwolę tutaj przytoczyć chyba najsłynniejszy dowcip, ten o gąsce balbince, ale z wody co wódz. Więc jakby to jest dla mnie cała kwintesencja, no jakby próbuję się postawić w wieku 8, 7, 9 latka, tak? Który po prostu rechotał, i to jest po prostu tekst kultowy, który pamięta każdy. Każdy, który jest z przedziału naszych rówieśników. Ale powiem ci, że ja wtedy, jak ten cytat padał, to ja go do końca nie kumałem tego żartu. Mój ojciec rechotał, mówię, się o śmiał, tym mówię. Ja się śmiałem, powtarzając się. Dokładnie, śmiałeś się w ogóle kompletnie. Ale z czego idę. To jest tak partonowskie. Naprawdę dowcip po gąsce balbince? Tak. Istnieje. Tak, jest tak. Nieprawdopodobnie wulgarny ponoć. I dlatego reakcja, ależ wodzu, co wódz. Należy go odkryć. Ja powiem szczerze, nie znałem go, ale chętnie poznam jego oryginalność. Ja nie znam tego dowcipu. Ja słyszałem tylko od osoby, która chyba od reżysera tego filmu, Diplodoku, że pan Tadeusz mu zdradził ten dowcip. Właśnie. Powiedział dowcip, mu. Tak? Tak? Nie chciał powtórzyć? Jakoś, no nie. Nie. No, ale powiedział, to, dlatego żeby, mówię, że on sobie, tak, to... nie, że on tak dobrze nie opowie, że to pan powie. Więc to jest idealny przykład, jak mówię, rechotaliśmy do tych wielokrotnie, no do tego, no przeszło to jakby do kultury, do języka, no. Ale tak jak Marek mówi, no to kwestia interpretacji to była całkiem inna rzecz. Natomiast no trafiał w młode umysły i no niestety
To jest aż dziw bierze, że okej, nasze pokolenie może dzieciom próbować przekazać. Ci, co się chowali, mogą to dawać dzieciom, podsuwać. Zajrzyj, przeczytaj, może się zainteresujesz, a może też zostaniesz fanem tego polskiego komiksu z czasów PRL-u. Tych autorów, o których wznawiamy. Udało się przemycić do lektur szkolnych Kajko i Kokosza. No i tak, aż wiem, mój bierze, syn że... teraz miał właśnie, przerabiał. Miał. No tak, widzisz, tak. No to jakby udało, z tego Szkoły co mi wiadomo, latania. Ja nie jestem biegły, ale z tego co mi wiadomo, udało się Kajko i Kokosza przemycić do lektur. Podejmuje się jakby opracowywanie chyba jednego zeszytu, tak? Tylko jeden jest, tak? Tak, jest Szkoła Latania na razie była. Szkoła tak. Latania. Ale to ja po podejrzewam, prostu... że większość dzieciaków przeglądała więcej wtedy tych przy okazji tych komiksów, bo rodzice pewnie teraz podsuwali. Ja podsuwałem na przykład kolejne Kajki, więc jakieś no i co, zainteresowanie czytają? Było. Proszę? Czytają chłopaki? No tak, średnio. To umiarkowanie. Umiarkowanie, ale okej, okay, poznali. Ale tak, właśnie ze względu na tą kwiecistą polszczyznę i na to fantastyczne używanie języka polskiego, no to aż się prosi, żeby gdzieś tam... Po prostu tak. Mam wrażenie, wpadło, że mają innych bohaterów wpadło, teraz komiksowych. Jako taki doskonały przykład, jak można operować w doskonały sposób językiem polskim, bo prawda jest taka, że z roku na rok, dekadę na dekadę my i wszyscy nasi rodacy coraz bardziej kaleczymy ten język i on ewoluuje też w złą stronę, tak? I... All Englishowe wtrącenia. I znaczy, tak, już to pomijając, ale jakby ktoś mi kiedyś tłumaczył, że te języki ewoluują i nie ma co się obrażać na to, że słowa, które były miały swoje miejsce w języku, w słowniku wyrazów obcych, są adoptowane do języka i używane jako, wiesz, obecnie jako słowo, no, nie wiem, czy polskie to będzie dobre określenie, ale jakby adoptują się do języka polskiego i z tym nie ma co walczyć, bo tak będzie i nic z tym nie zrobimy. Natomiast no... No właśnie, ale właśnie tak... pokazywał nie tylko piękno języka, tylko właśnie plastyczność języka. Plastyczność, to jest bardzo dobre słowo, tam, tak, bo nie przecież... Wiem, zabawa właśnie tygrys, jagrys, ongrys, to nawet jako za dzieciaka już to kumałem. To było... No i to jest żart, co, Rysiek, zgodzisz się ze mną, że myśmy tą dyskusję prowadzili wielokrotnie, że właśnie lokalizacja chociażby gier fantasy z tego gatunku fantasy, science fiction, to po prostu bogactwo języka polskiego daje takie możliwości, że tego nie da żaden język angielski, tak? I tam potem gadanie, że ja gram w grę taką czy taką po angielsku, bo ma lepszy klimat, jest największą bzdurą, jaką kiedykolwiek słyszałem. Bo tak jak pewne rzeczy można opisać w języku polskim, to w mało którym. Który jest taki no, polski język, mało, znaczy, tak, polski język ma mnóstwo zalet i rzeczy, których nie odda się w językach germańskich czy romańskich, ale ma romańskich, też pewne rzeczy, których my nie od... Angielski ma pewne rzeczy, których się nie odda w polskim. Na przykład pewien rytm i tempo poematów szekspirowskich. No to już po przełożeniu się traci jeden z aspektów tych dzieł, no, bo ten metrum jamb pentatoniczny to w polskim raczej nie występuje po prostu, tak zwany ten biały wiersz. No i są rzeczy piękne w polszczyźnie i są piękne rzeczy w angielszczyźnie. No, jedziecie do kraju kapitalistycznego, niech plusy nie przesłanie wam minusów. Która... A no nie, tam nawet kocham cię brzmi jak morderstwo ciężkie popełnione, więc jakby tutaj się zgadzamy. I stąd też te memy z językiem niemieckim, jak coś tak. Brzmi po nim. W innych krajach ładnie, dźwięcznie, a tu... Komentuj jeszcze, bo też parę rzeczy tak, chcę zarzucić. Bo ja chciałem odnieść się do tej kwestii dostępności komiksów wczoraj i dzisiaj. I kiedyś, zanim w księgarniach czy w kioskach pojawił się zbiorczy album, no to przez czasem lata ten dany komiks ukazywał się w takich paskach w Świecie Młodych, na przykład, albo w innej gazecie i trzeba było sobie regularnie kupować te kolejne numery, żeby no nie przegapić tych stron, które były potrzebne do całości. Inaczej się robiły dziury fabularne, trzeba było kombinować ze zdobyciem poprzednich numerów. Często też kulała ta jakość wydruku, bo papier wtedy, jaki był dostępny, to był często z gatunku. No tak, Marcin, a pani kioskarka była darzona estymą również jak ekspedientka w mięsnym. Pani instytucja, tak.
Tak, jak miałeś dobre chody, to zawsze miałeś coś odłożone. Ja tak miałem top secret. Na temat o instytucji teczki też już rozmawialiśmy, także, myślę, że dla wielu osób instytucja teczki i na przykład dwóch egzemplarzy na jeden kiosk i bieganie, kiedy na osiedlu były trzy, mniej więcej wiedzieliśmy, jak gazety są rozwożone w tych paczkach na dany kiosk, od której strony przyjeżdżał. No i czasami musiałem przecinać osiedle w poprzek biegiem z wywieszonym jęzorem. Jak się nie udało dostać Świata Młodych tu, to już była szansa na inny kiosk, natomiast teczki nie miałem, bo nie miałem towaru wymiennego na to, żeby zaimponować. No, żeby mieć teczkę, to trzeba było być też kimś, nie? Takim miłym, sympatycznym, to się nie zakładało teczki. Ale no, jakby teczka w kiosku, to była gruba sprawa. Ale ja mam jeszcze, wracając do tematu lektur i czy można by Tadeusza Barąckiego umieścić. Sądzę, że można, tylko czy ktoś by go wtedy czytał. Ja mam wrażenie, że teraz dzieci i młodzież są tak przebodźcowane, mają tyle impulsów z każdej strony, tak? Mają internet, który jest no, wszechobecny w ich życiu. Mają telefony, mają komputery, cały czas są zalewani informacją i to jest chyba jedna z największych różnic pokoleniowych między naszym pokoleniem, kiedy myśmy dorastali, a pokoleniem, które się wychowuje w wieku XXI. To znaczy, myśmy nie mieli w ogóle żadnych bodźców praktycznie, musieliśmy sami sobie tych bodźców szukać. Polowało się na komiksy, wszystko się polowało. W wieku wczesnoszkolnym to wiem, co się dzieje, to komiksy to co tydzień może być nowy, nawet codziennie praktycznie możesz mieć nowy, iść do kiosku, kupić gazetkę z tym, jeszcze masz jakiś bonus, na przykład, bo masz tam gazetkę z Lego, więc masz figurkę czy jakiś zestaw. To ja przepraszam, że obudziło się we mnie... Wychodzi około 800 komiksów chyba, jeśli nie przepraszam zatem, że obudziła się we mnie taka natura romantyczna, która liczy na to, że no jakby to jest, no to jest walka z wiatrakami. No, Rysiek ma na pewno rację, to trudno. Natomiast warto próbować, warto próbować, bo... Jeszcze o jednym pomyślałem, bo my mówimy, jak to było w naszych czasach kiedyś, że ta dostępność, ta liczba tych komiksów była też ograniczona, ale... Jakbyśmy mieszkali, nie wiem, na zgniłym zachodzie wówczas, w takich Stanach, to przecież mielibyśmy to samo, co jest teraz, bo taki Marvel wydawał na potęgę wtedy te komiksy. To wszystko byśmy łykali, bo byśmy to mieli. Po prostu u nas tego nie było. Ale powiem ci, cieszę się, że wychowałem się na Tadeuszu Baranowskim. Zgadzam się, absolutnie. Nie, no, oczywiście, że cieszę się, że nie dostałem. Chodzi mi o dostępność, prawda? To, co możesz tylko kupić. Tylko wiesz, wtedy też nie miałeś, nawet na zachodzie tylu bodźców nie miałeś. No bo tak, żeby zagrać w grę, to musiałeś pójść do salonu gier albo być... No i konsol domowych jeszcze na początku lat 80. prawie nie było, a w Stanach komputery nie były osobiste do grania tak popularne, więc żeby zagrać w grę musiałeś pójść do salonu gier, żeby obejrzeć film też musiałeś pójść do kina, bo magnetowidów jeszcze nie było tak, nie były tak wszechobecne. Oczywiście miałeś... Telewizory nie były wszechobecne w domach, halo. No ale mówimy teraz o Stanach, nie, że jakbyś... No, przepraszam. ...do Stanów, więc... Oczywiście książki, komiksy i tak dalej, tego było więcej, natomiast nie było tej warstwy dodatkowej, która obecna jest teraz na całym świecie, czyli warstwy multimediów pochodzących z internetu, które są dostępne wszędzie, zawsze, o każdej porze, kiedy tylko ci się wymarzy, śpisz, sięgasz po telefon, odpalasz sobie film czy cokolwiek. Nie, no, łatwość dostępu do informacji i do mediów działa, może nie wiem, jakiś, może się mylę, ale mam wrażenie, że działa trochę na niekorzyść tych mediów. Znaczy, trudniej jest zainteresować widza lub czytelnika, bo on się szybko nudzi. Trzeba jakiś haczyk znaleźć, żeby stąd go... No to masz doskonały przykład tego. Sam jesteś twórcą, sam prowadzisz kanał i wiesz, jak działa ludzka percepcja i jakim czasem dzisiaj jest, jaki masz czas faktyczny na przyciągnięcie widza, zainteresowania go, zanim on wyłączy i odejdzie. To, ale wiesz co, to jest akurat, u mnie to jest jakiś ewenement, bo już mówiłem wam przed nagraniem, że mój ostatni, jeden z ostatnich materiałów nagrany z redaktorem Marcinem Giełzakiem, prawie 4-godzinny, ma ponad 120 tysięcy wyświetleń, więc to jest dla mnie jakieś... No, bardzo się cieszę, że tak jest, ale może jest taki odwrót teraz i ludzie, tak jak u was, przecież, a mogę powiedzieć u nas, bo ja już się czuję tak pełnoprawnym... No tak, no ja do tego zmierzam, że my jesteśmy... Nie?
naprawdę outsiderami w tym podawaniu informacji, tak? Tak. Bo idąc zgodnie z trendem, powinniśmy ją podać krótko, szybko. Nie, jakbyśmy, ale nie. Jak jest lepiej, bo moglibyśmy tylko pisać, tak? Pisać teksty. Już wtedy byśmy byli trochę skazani właśnie na niestety no duży problem, żeby się z przebiciem się do... Albo format tiktokowo-youtubowo-shortowy, czyli nagrania 3 minuty, w pionie, prezentacja. Mam tutaj komiks, Tadeusz Baranowski, oczywiście napisy jeszcze do tego. Tadeusz Baranowski to mistrz polskiego komiksu, patrzcie jakie fajne. I 30 sekund. Mam kolejny komiks, 30 sekund, koniec, następny materiał, bach. Są twórcy, którzy potrafią to medium okiełznać i wykorzystać i przekazywać ciekawie treści, natomiast nie wiem, czy... Nie, ja czegoś takiego nie szukam. Ja ostatnio jak szukam jakichś treści, to patrzę, im dłuższa, im jest dłuższy podcast, na przykład ostatnio sobie słuchałem Joe Rogana UFO, było chyba 3,5 godziny. Tak sobie nieśpiesznie leciało, coś robiłem, chodziłem i ten podcast sobie leciał. Ale ponadto to możesz podzielić sobie na kilka razy, prawda? Tak, więc tak. Jeżeli się temat interesuje, to i tak go pociągniesz później, bo będziesz kontynuował. Słuchajcie, jeszcze chciałem na chwilę wrócić do Baranowskiego. No przepraszam za dygresję. Nie, super właśnie, na tym to polega, żebyśmy o tym mówili też o no, trendach, co się dzieje. Natomiast spisałem sobie jeszcze parę rzeczy, które mi tak przeszły w głowie, jak rozmawialiśmy, to naprawdę, szczególnie właśnie porównując do dzisiejszych czasów. Wiemy, że dzisiejszymi czasami rządzą memy, a to, co robił Tadeusz Baranowski miejscami, to był właśnie mem. To było te przepraszam i do dzisiaj jest to ja przepraszam, wrzucane jako ten obrazek w wielu kontekstach. Znaczy, Baranowski robił memy, zanim to było ale, modne. Tak, dokładnie, tam było mnóstwo tych historyjek. Ja pamiętam, ile razy, nie wiem, powtarzane było coś tam, zginiesz marnie, nie, zginiesz w butach, masz pecha i jestem na bosaka, tak? I były takie scenki co chwilę. Ale spełnię wszystkie wasze życzenia, ale tylko trzy. Tylko trzy. Tak. A więc i to się powtarzało. Plus ta wspomniana kraina Jagrysa, Tygrysa i Jągrysa, po prostu to jest dla mnie mistrzostwo. Lub słoń, który potrafił zasłonić fortepian, ale tak. Skudłaczka to jest scena z papugą, to jest moja ukochana i z kabaretem w Paryżu, jak wchodzili bez krawata, nie wpuszczamy. Teraz właśnie. Bostry. Albo scena z weekendem, z nocą w paszczy krokodyla i w senniku egipskim jest napisane kołka wbić nie możesz, kłopoty niespodziewane cię czekają. Albo w senniku egipskim jest napisane noc w paszczy, weekend w paszczy krokodyla spędzisz, późnej starości dożyjesz. No właśnie, i tam zobaczysz, że oprócz tych fabularnych, całej tej treści, jest świetna zabawa właśnie rysunkiem. Jest łamanie ramek, jest tak. Wychodzenie, nie takie klasyczne rozłożenie tych ramek, tylko tam właśnie pokazywałeś ten rysunek chyba z tym dusicielem, który tam przebija się przez kilka ramek i w ogóle ma taki przez cały pion strony. Kolejna zabawa konwencją, jaką zrobił, no to już było mistrzostwo, to już był wyższy poziom, to jest ta antresolka, profesorka i nerwosolka, gdzie zaczyna się zabawa z rysownikiem, tak? No to jest w ogóle, to jest bardzo duża, wyjątkowa sytuacja w polskim komiksie, gdzie postacie rozmawiają z autorem, łamią czwartą ścianę. To jest, to ja pamiętam, że ja wtedy nie kumałem tego, dopiero po latach zrozumiałem, jaki to było w pewnym sensie odwaga, tak? Tak. Jest fragment właśnie ręka dorysująca. No jest też zabawa z tymi. Jest sam pan Tadeusz tutaj od tyłu. Z znanymi malarstwem. To są obrazy znane z malarstwa, tak? Ten... No to jest bardzo słynny. Tak. Namalowany w 1850 roku, nie pamiętam autora, ale to stylizowany na średniowieczny, ale to jest XIX-wieczny obraz. Tak. Ale bardzo słynny. Tak. Chociaż właśnie ja się zetknąłem z tym obrazem. Pierwszy raz, ja tak samo. U pana Tadeusza Baranowskiego i później on mi towarzyszył przez... Dokładnie tak samo, jak mi się pojawiał, to tak, ej, to przełom się, że było w komisji. To jest to, co pokazuje, to jest oczywiście wydanie już nowsze, bo to po raz pierwszy pojawiło się w tym tomiku Skąd się bierze woda sodowa z 82. Później było wielokrotnie wznawiane, to jest jedno z wydań takich zbiorczych w twardej oprawie, których mam kilka. Jeszcze te kuliste kształty jakoś mi się skojarzyły z Ekstatiką, takim wyjątkowym tytułem w grach wideo. Były dwie Ekstatyki. Kuliste kształty tam były, oj tak. Dlatego jego kreska jest też takim właśnie wyjątkowością tej kreski na tle naprawdę
albo realistycznych komiksów, albo bardzo no, takich tradycyjnych rysunek dziecięcy, tak. Trzeba też wspomnieć przy panu Tadeuszu o tym, że on miał też, jak część naszych rysowników, epizod zachodnioeuropejski. Chyba dzięki Grzegorzowi Rosińskiemu wyjechał do Belgii, gdzie próbował się przebić na tamtejszym rynku i wyszła wtedy taka powieść, historia wyssana z sopla lodu, i robił też paski w magazynie Tintin. I tutaj wykorzystywał część pomysłów z Na co dybie i z Kudłaczka i Bąbelka, z tym, że musiał je w zasadzie często pisać na nowo, żeby trafić do francuskojęzycznego odbiorcy. I tak nie zrozumieli. Więc tak, i właśnie, że on nie był, nie miał szczęścia. Moim zdaniem był za dobry, po prostu, zbyt ambitny na tamten rynek. No i wrócił do Polski w latach 90. No właśnie. I zaczął pisać, był taki komiksowo, był taki dodatek do Gazety Wyborczej. I on tam robił na ostatniej stronie, na przełomie lat 90. i 2000, kiedy jeszcze Gazetę Wyborczą dało się czytać, robił reklamę takiego soku. Reklamy soku robił i to była po prostu, to było dzieło sztuki. Bo niby to miała być reklama zachęcająca do picia jakiegoś soku, ale to były, każda opowieść to była cudowna nowelka o przygodach mrówki bodajże. Gdzieś mam kolekcję tego. To powinno zostać wznowione, ale chyba nie zostanie wznowione z powodu pewnie jakichś tam prawnych, jako że to były materiały wykorzystane do reklamy. Słuchajcie, a ja chciałem właśnie do tego momentu, kiedy powiedziałeś o tym, jak on wyjechał. Ja mam taki, to jest magazyn z wywiadami, Trzask Prask, którym właśnie Bartosz Kurc przeprowadził z niezliczoną ilość wtedy, to jest 2004 roku, to jest bardzo ważne, 2004, czyli 20 lat temu. Czyli tutaj jest Charlotte wtedy, Paweł. Kiedy właśnie pan Tadeusz był w takiej kiepskiej sytuacji. Tak, i słuchajcie, i tutaj, to, bo my oczywiście, nikt nie zabierze mistrzowi bycia mistrzem i patronem, ale powiem coś, co jest bardzo kontrowersyjne, przynajmniej ten fragment, ale jest bardzo ciekawy, ja wtedy byłem zszokowany, jak go przeczytałem. Jest wywiad z Rosińskim, no i tam jest rozmowa o jego kolejnych etapach. I między innymi jest, pozwólcie mi to przeczytać. To właśnie, i tutaj pyta właśnie ten prowadzący wywiad, to właśnie wtedy polscy autorzy komiksu poczuli się trochę oszukani. Latami czekali na wydanie komiksu, na papier z przydziału, który wykorzystywany został przez Orbitę do drukowania Torgali. Wiedział pan o tym procederze i związanej z nim niechęci polskich rysowników. I wtedy Rosiński odpowiada. Powiem, co mnie dusi. Jak jeszcze mieszkaliśmy w Belgii, staraliśmy się z żoną promować, zapraszać artystów, młode talenty. Tadzio Baranowski przyjeżdżał. Wszędzie rozsyłałem różne fotokopie Bogusia Polcha. Tylko, że był za bardzo niemiecki. Na rynku frankofońskim miał szanse mniejsze. Tadek Baranowski był z kolei zupełnie niezrozumiały. To był dowcip słowny. Nikogo to nie interesowało. Poza tym to były takie czeskie marionetki. Sztywne, patyczkowate. Traktowałem go jak rodzinę najbliższą. Mieszkał u nas. I co się później okazało? Przyjeżdżam do Polski i wydawca pokazał mi listy otwarte do fantastyki. Mówiłem, by je opublikował. Jeden od Baranowskiego, drugi od Bogusia Polcha. To były jakieś donosy, że odbywa się festiwal jednego autora, że całe moce przerobowe są zablokowane. Tylko Torgal się drukuje. Nie było nazwiska, tylko stwierdzenie, że autor pracujący dla obcych zagranicznych wydawców ze swoim agentem zalewa rynek, że zaprzęgam do swego rydwanu rysowników, że biorę za to pieniądze, istne niewolnictwo. Rosińskiego wydaje się wszędzie i to był powód, dla którego polski komiks leży i go się nie wydaje. Tak? I dałem sobie spokój na lata. Niech ten polski komiks rośnie w siłę. A więc oczywiście trzeba pamiętać, że oni rywalizowali wszyscy. Tutaj nie ma co wpadać w jakąś taką skrajność, że pisali donosy jakieś w skali komunistycznej, tylko na pewno byli sfrustrowani, bo tego papieru, wiadomo, w PRL-u każdy walczył, a Rosińskiemu w pewnym momencie się udało, no przebił się, miał ten priorytet, tak? I Orbita zyskiwała ten cenny w pierwszej kolejności. No ale ciekawy fragment taki właśnie. No ciekawy, zaogniła się sytuacja. No.
A wiem już czasami, jak na tych spotkaniach byłem z Rosińskim... O panu Grzegorzu porozmawiamy sobie następnym razem, a Grzegorz Rosiński potrafi sobie ulać czasami właśnie w tym stylu. Taką tak, znaczy jego syn Piotr chyba jest agentem jego w ogóle i mieszka w Polsce. Albo ma dom w Polsce, tylko tak mi się wydaje. No tak. Jak tu teraz kontynuować nasze rozmowy? No wiecie, no jakby taka łyżka dziegdziu do tej beki miodu, ale jakby to też, do takich rzeczy też trzeba podchodzić z dystansem, ponieważ... Ten kontekst jest ważny, czasy są ważne. No. Kontekst jest ważny, ten czas jest tutaj najistotniejszy. Oczywiście dana strona przede wszystkim na pewno była sfrustrowana, bo dlaczego oni, a nie ja. Natomiast uważam, że nijak się to ma do obu dwóch panów mistrzów komiksu i do ich utworów i do tego, co stworzyli. Mnie się ten tekst strasznie podoba, bo on pokazuje, wiesz, bo my sobie tworzymy te rzeźby. Tak, ale to zawsze... Ludzie walczyli, rywalizowali też. Wszyscy są romantycznie piękni, cudowni, szlachetni. Tak. A tych sukcesów mają tylko wtedy... te cechy, które są dobre, nie mają cech, które by mogły świadczyć o nich. Ale to jest, wiesz, to jest normalna rzecz idealizowania. Nie, ale też trzeba pamiętać, że była ogromna frustracja polskich twórców, tak? Ponieważ tak naprawdę Rosiński to jest jeden z nielicznych, no jeszcze Kasprzak tam, ale też dzięki pomocy Rosińskiemu, którzy się przerostali, tak? No Polch jeszcze miał to wydanie, ale tak naprawdę pracował dla niemieckiego wydawnictwa. On już tam nie przeniósł, nie stworzył, nie stał, nie był taką pozycją jak Rosiński. A tak wszyscy byli sfrustrowani, sprzedawali w nakładach setkach tysięcy, to miliony przecież wyszły tych wszystkich ich egzemplarzy, a pieniądze podobno dzisiaj się mówi, że były niezłe. To nie jest tak, że oni czasami mówili, że były słabe. To tam na przykład widać to w złotych, w tej kolekcji Kajkaj Kokosza nowej, to tam oni przeliczają i to są dobre pieniądze, jak na warunki perelowskie. No ale wiadomo, że na świecie to by były gwiazdy, no wiecie, jak twórca Smajfuka, jak twórca Asterixa, nie? Myślę, że nawet nie tyle, co kontrowersją było, nie tyle, co Rosiński powiedział o tych sytuacjach, czy tam donosach, bardziej ciekawe było, bardziej inaczej, jakże trafne było stwierdzenie, to co powiedział o Polchu, znaczy troszeczkę nie rozumiem, może strasznie mnie to zaintrygowało, jak powiedział o Polchu, że jest bardzo, bardzo niemiecki. Nie wiem, czy chodziło o jakąś taką toporną kreskę. Może. Proszę? O dokładność kreski, wiesz, takie... Kreski, tak. Natomiast... Dlatego tak. Wiesz, Polch się wzorował na francuskim rysowniku przecież. Taka surowa, prosta, to o to ci się... Wydaje mi się, że dokładność taka. Tak sobie to tłumaczę, bliżej tej niemieckiej dokładności, której to już dawno nie ma, natomiast... Znaczy, na pewno tutaj chodzi... Niestety świetnie podsumował Baranowskiego za granicą. No nie... Mówiliśmy na tym wstępie. Nie do przetłumaczenia się. Humor, nie do przed... brak plastyczności i tak jak zagraniczny czytelnik tego kompletnie trudne, nie sprzedawalny na Zachodzie, nie? Tak, natomiast... Kiedy Rosiński z Van Heymem mają praktycznie postać... skrojoną uniwersalną, tak? Uniwersalną. Nie wiem, super jakoś tak ostro tej tezy, bo naprawdę ja już nie mogę powiedzieć, że pana Grzegorza Rosińskiego znam dobrze, ale byłem na rozmowach, na tych spotkaniach z nim i on potrafi mu się tak ulać i potrafi szydzić, nie wiem, ostatnio jak byłem w Łodzi, to sobie szydził dosyć mocno z Papcia Chmiela, że to takie, wiecie, no, takie tam rysunki tego. On ma tak po prostu, taką ma osobowość, tak? Na Babcia Chmiela, który już nie żył, tak? Wtedy chyba jeszcze żył, bo to było kilka lat temu, tak? Ale generalnie widać, że był po piwku tego, już też tak mu się ulało, tak? Natomiast Polch w ogóle się wzorował, jego mistrzem rysunku był Paul Guillon. Jak sobie popatrzycie na rysunki Paula Guillona, to i popatrzcie sobie szczególnie na bohatera Rozbitków Czasu, no to zobaczcie Funkiego Kowala. To jest w zasadzie jak przerysowany był, tak naprawdę. To jest bardzo duże podobieństwo. I jeśli chodzi też o estetykę kreski, o taką
Nie wiem, dla mnie to jest taka maestria techniczna. Tak jakbym widział w przypadku Polch, to jest dla mnie, gdybym miał przełożyć na muzykę, to jest dla mnie jakaś grupa grająca techniczny prog metal, tak super idealnie po prostu wszystko, po prostu punkt. Żadnych pomyłek na koncercie, też wszystko wyżyłowane. A na przykład dla mnie pan Tadeusz Baranowski to jest psychodeliczne odloty kosmicznego rocka Ozryk Tentacles, tak, których uwielbiam. I uwielbiam jedno i drugie, ale to chyba bliżej mi teraz nastrojem jest do psychodelii mocno. A jeszcze, bo żeby tak, bo naprawdę o tym można oczywiście dużo mówić, ale tych bohaterów trzeba trochę przypomnieć, bo jednak mamy też wampiry dwa, które są no też tak, bardzo tak. Ciekawymi postaciami, tak? Bezdomne wampiry albo... Więc tak, tutaj są, historia... jest w tomie o zmroku, tak. Później jest bezdomne wampiry o zmroku i jest ten duży, który pokazywałem jeszcze, też wydany niedawno, oczywiście reedycja trochę... bezdomnych wampirów, tylko w dużym formacie z dodatkami. Jeszcze. Wizualnie one po raz stary motyw się pojawi... grubego i chudego tam trochę. One się po raz pierwszy pojawiły w Skąd się bierze woda sodowa. Sodowa. W tym komiksie się pojawiły po raz Epizodycznie. Pierwszy. Epizodycznie, tak. Są z nimi... dosłownie, o tutaj jest, ile jest kart z nimi? Dwie, na stronie 37 tutaj trafiają do zamku i na stronie 38 z tego zamku tutaj wychodzą. W ogóle całą tą historię to jest też niesamowite, bo jeżeli ona była, bo ona była początkowo rysowana w świecie młodych, prawda? Tak. Czyli była ten system jednej właśnie strony opowieści, a jednak ten Eskimos, który cały czas przenika, to widać, że Tadeusz Baranowski miał też, chciał taką dużą historię tego zawrzeć, tak? Że ten Eskimos cały czas tam się ściga i oni uciekają przed nim. Już mają go dość, tam unikają. Tak, ten Eskimos był bardzo ciekawą postacią. Tak. Z kaloryferem. Kaloryfer, tak. No i oczywiście kudłaczek i bąbelek. Znaczy, Eskimosem... kaloryfera i Eskimosa, to teraz chłopski rozum. No. Powiem wam szczerze, że ostatnio jak tak... Znaczy dla mnie to było tak absurdalne, siadę. Że ja tego nie... Ja w sensie... Ale to jest absurdalne, to taki miało być. No. Ja wiem. To jest powiem normalnie, to, że za orientmanem biega ten Eskimos z kaloryfer. Bo tym Eskimosem był kudłaczek i bąbelek. Tak, oni się jest... tak. Oni byli schowani, tak. Spoiler. Tak. O, tutaj jest ta scenka. Właśnie to 40 lat minęło, 43 lata, więc możecie tutaj... No, niektórzy jeszcze, wiesz. Ja tak mam teraz, że jak po prostu... Jak biorę te reedycje sobie, zacząłem zamawiać w tych twardych i to tylko, naprawdę tylko polskich autorów. Ja żadnych innych komiksów... Ja jestem obrzydliwie fanem komiksu PRL-owskiego, koniec, kropka, z czasów PRL-u. Nie PRL-owskiego, tylko z czasów PRL-u. Więc kupuję i czasami po prostu siedzę tu na tym fotelu, biorę sobie coś tam, dzieje się w tle, robota, biorę sobie zeszyt i po prostu pluję w te kartki jak za dzieciaka, tylko że po prostu już na całkiem innym odbiorze jest coś nie właśnie Eskimos z kaloryferem, kuźwa. No, ale no to jest chyba normalne. Czy widziałeś kiedyś Eskimosa bez kaloryfera? Ja widziałem tylko z kaloryferem. Utrwalił mi się tak w głowie, że wiesz, jak to czytasz jako dziecko, to masz myślenie takie magiczne. Ja przynajmniej tak miałem, nie wiem jak u was. Dla mnie każda z tych historii, jak miałem 7 lat, to było normalne, tak? To jest, tak się działo, no, że jest świat, że jest obrzydliwie bajkowe, że są, tak? Lopy i są antylopy, że komar też ssak a owad, więc to było dla mnie zupełnie normalne. To że się przechodzi właśnie, że, bo powiem tak, ja swego czasu myślałem, że jak będę duży, to dostanę się do brzucha wieloryba, żeby przejść do innego świata. Tak, no właśnie, to jest też niesamowite, że tam nie jest tylko jeszcze tylko zabawa słowem, tylko są jeszcze lokacje te właśnie, czyli tam nie mieszkają w tych butach takich ogromnych, no mnóstwo jest tego świata, tego uniwersum takiego dziwacznego. No czytanie Baranowskiego to po prostu zawsze była jedna wielka niewiadoma, co tam będzie na kolejnej kartce, co się wydarzy. A mogło się zdarzyć cokolwiek, bo to było istne szaleństwo. Powiem wam, że jeszcze... A pan Tadeusz nie miał nic wspólnego z ruchem hipisowskim? Za tamtych czasów. A powiem wam, że jeszcze... Nie, no przedstawia się w krótkich włosach, natomiast no. Czy ja wiem? Pomimo, że jest teraz akurat ekranizacja się zbliża, to
Podróż Smokiem Diplodokiem, pamiętam, że zrobiła mnie takie duże wrażenie, głównie z powodu formatu, że były tak ogromne te rysunki, tak? Jak wcześniej byłem przyzwyczajony do Baranowskiego, gdzie były te malutkie takie obrazki, tak, tutaj dużo tych ramek. To są to kadry było... prawie na pół kartki, tak. Jak mniej więcej. Dobrze, że pokazałeś ten kadr, drogi Marcinie. Popatrz sobie na ten, jak się teleportuje, tak. Jak się teleportuje tak. Diplodok. To jest rozbitkowie. Wiecie, tak? Z czego to jest wzięte? Bo to nie jest pomysł pana Tadeusza. To nie jest rozbitkowie czasu właśnie? To nie są rozbitkowie czasu. Czekaj, ja wiem, co to jest. To nie jest wzięte, to jest wzięte z bardzo, bardzo słynnego komiksu i to nie jest pomysł pana Tadeusza. Ja byłem przekonany, że to jest jego pomysł, że on to tak stworzył właśnie do przemieszczania się w czasie, ale to nie jest on. No ja nie wiem skąd. No ja wiem, tylko zapomniałem. Z Waleriana to jest wzięte. To jest wzięte z Waleriana. No to był wydawany w Fantastyce też. Był w Świecie Młodych najpierw wydawany. Tutaj w 80. Tak. Inaczej skadrowany. To jest z Waleriana? Z tego Waleriana? Zaraz wam pokażę. Na przykład tutaj. Widzicie? Faktycznie. Walerian. Teraz... Muszę jeszcze kupić Waleriana. A to nie polski. Waleriany. No nie polski, ale akurat Waleriana... Gdzie był? W Świecie Młodych też był? W Świecie Młodych w 84 roku. No właśnie, dlatego go znam, bo jakby Walerian był kapitalny. Później był w Fantastyce komiks. I to był na fałszywych ziemiach. Dans le monde perdu. Jak pokażę ci kadr jeden, to będziesz od razu wiedział. Od razu po prostu zapłaczesz łzami. Powiem ci już tak, płaczę. Ja... Już płaczę. Drogi, jeśli pamiętasz, to był ten kadr taki tutaj, z szarżą. O, dobra. Ten dolny, tak? No tak, dobra, no tak, jasne. Tak. No jasne, no wiadomo, no. No to do sklepu raz, jakieś zbiorcze wydanie Waleriana, proszę mój bardzo. Mój drogi, to jest jeszcze jeden komiks, który zapłaczesz łzami. Nie polski, ze Świata Młodych. W 82 roku wydany. Te trzy tomy, co wyszły, tak, w Polsce. Luc Orient. Tak. Luc Orient. Ten dopiero ten fragment, o którym marzyłem, żeby go dorwać, jest dopiero w trzecim tomie. Tak, już pokazuję. No, ale jest mocno trąci myszką. Ciężko się to czyta. Ty, ale tego Waleriana to tyle było? Tyle tomów zbiorczych jest? I to był komiks, który wyszedł w 82 roku w Świecie Młodych. I popatrzcie na te kadry. Boże, Tucholski. Tak. To... Tak, tak. To jest... I ten był dezintegrator taki. Kurczę, no to mistrzostwo było. No właśnie, ale warto jeszcze dodać, że pan Tadeusz też nas odwiedził na Pixel Heaven, tak? Może powiedzieć nas, jako tych uczestników. Było bardzo fajne spotkanie wtedy. Wiemy też, że no, jak się spotyka trochę, no, można zrozumieć oczywiście, ale często wychodziło z jego strony też taka frustracja trochę tym, tak, tym rozczarowaniem, szczególnie jak była transformacja i dużo polskich tych twórców naprawdę miało problem z przeżyciem, tak? Zresztą tak jak mówisz, w pewnym momencie jak miał problemy zdrowotne naraz i jest bez jakichś funduszy, a powinien wiadomo być po prostu spać na pieniądzach, tak? Tak, normalnie to samo Charlotte Paul zawsze mówiła, że ona strasznie przeżyła tę transformację i tak naprawdę musiała tylko zmienić zajęcie, została nauczycielką, bo tylko nie była w stanie... Papcio Chmiel przetrwał tak transformację w miarę łagodnie wtedy. I Janusz Christo też w miarę. No, jak na jego twórczość, to moim zdaniem jemu się też by należało wiele więcej. Ale Papcio Chmiel tak, Papcio Chmiel doskonale. Tak. Był, bo on miał znakomity kontakt z Pruszyńskim i on był wznawiany ciągle. Tak. Ciągle był znawiany i tworzył albumy dalej i tworzył też takie albumy wieloformatowe, więc mówiliśmy zresztą o tym ostatnio. Czytajcie Tadeusza Baranowskiego, kupujcie Tadeusza Baranowskiego, to geniusz jest, nasze dobro narodowe. I spotykajcie się, czytajcie wszystkie czytajcie autorów z lat 80. Na spotkaniach autorów. To koniecznie, żeby być, bo naprawdę musimy cieszyć się, że jest z nami wciąż, bo te gwiazdy odeszły. No. No pan Tadeusz 80 lat oprócz Rosińskiego, tak. Oprócz jego i Rosińskiego to no te gwiazdy, którym się wychowaliśmy, no to podchodziły. Tak, no. Już no podchodziły, tak, nie ma. Pan Polch, Papcio Chmiel, Charlotta. Charlotta Paweł chyba w zeszłym roku czy dwa lata 2019. temu? Więcej. Właśnie szybko ten czas ucieka, kurde. Jezus Maria, byłem jakoś mi się wydawało, że jakoś w okolicach pandemii. Nawet żeśmy rozmawiali o tym, gdzieś gadaliśmy, że patrzcie... Charlotta Paweł odeszła, kurde, no szok. No ale tutaj no, została tak potraktowana
No to opowiemy o tym jeszcze. No opowiemy. Może nie dzisiaj, to już następnym razem, bo dzisiaj się natomiast nie z Wróblewskim, no natomiast to też jest gwiazda, jest... która bardzo młodo zmarła właśnie, a stworzyła ogromną ilość komiksów. No, no natomiast pan 3 dni po swoich 50 urodzinach. Młody chłop. No. Chyba taki jeden z najbardziej realistycznych twórców, znaczy chodzi, jeżeli chodzi o kreskę. Tak. Tak, naszych polskich komiksów. Mnie się figurki i Hernán Cortés. Tak, z komiksem amerykańskim, bo tam taki styl występował i już same okładki tych komiksów, czy ta Czarna Róża, te figurki Stilos, to przypominały mi zawsze okładki kaset wideo w wypożyczalni z jakimś blockbusterem. I Toma Selecka. Mi się zawsze z Tomem Selleckiem kojarzyły. Tak, no, to jest poszukiwał Skarb... Skradziony skarb, tak, tak, no dokładnie. Skradziony skarb i figurki Stilos zawsze mi się z Tomem Selleckiem będą kojarzyć. Tak, też tam jeszcze był, także. I te komiksy, no one były dla mnie fantastyczne. Ja je uwielbiałem, bo to były jak dobry akcyjniak taki z zachodu. Ta fabuła działa się za granicą, tak, w tych orientalnych plenerach, no to nie w szarej Polsce, czyli mieliśmy Grecję. Tak, oczywiście jak sobie zaczniemy notować, to trochę tego pojawi się, ale tak naprawdę, pamiętając tamte czasy, tego było mało i było ogromne parcie na realistyczne. Strasznie, tak. Czytelnika szukał tego strasznie. Tak, a Jerzy Wróblewski, co, to był taki paradoks. Znaczy, przepraszam, bo... Marek, z czego wynika ta teza, że było parcie na realny? No bo to samo, co widziałeś w VHS-ach, nie? Mało było tego, chcieliśmy mieć akcję, taką amerykańskich książek, jakichś tam sensacyjnych, Alistaira McLeana, albo właśnie filmów, które się czasami pojawiały, tak? Mm-hmm. W kinach. I pewien paradoks był, bo co najlepsze, Jerzy Wróblewski, jak zawsze mówił w wywiadach, on nie lubił podróżować, on lubił siedzieć w jednym miejscu i w zasadzie za granicą to był tylko w Austrii, jak tam podpisywał jakąś umowę na wydanie komiksu. I nie był w żadnych z tych krajów egzotycznych, które tak chętnie rysował i posiłkował się po prostu różnymi albumami, widowkówkami, jakimiś zdjęciami z takich miejsc. I on po prostu rysował świat, który był dla niego tam niedostępny, bo raz, że było trudno wyjechać oczywiście z Polski, a dwa, że on nie potrzebował, niespecjalnie chciał i przerywał to. Do Warszawy niechętnie jeździł na spotkania redakcji Relaksu. I najchętniej załatwiał sprawy korespondencyjne. Często się nie widział w ogóle z... Dokładnie. Spotykał ze scenarzystami też. Dostawał scenariusz i rysował do niego swoje komiksy. No, ale przede wszystkim, no, ja tu mam taką pracę monograficzną. Jerzy Wróblewski, okiem współczesnych artystów komiksowych. Bardzo ciekawa rzecz, jeśli ktoś jest zainteresowany twórczością pana Jerzego, bo ona to jest praca, która od samego początku, od lat 50. aż do jego śmierci przedwczesnej, bo miał 52 lata, kiedy umarł. 53 dni po swoich urodzinach. Młody chłop. 41 rocznik, 91 umarł. No. Czyli, kurczę, był w moim lat... wieku, kiedy zszedł. No tak. Szok. Ile stworzył? Rysiek, trzymaj się tam. Wpływ na to właśnie też, że tak dużo stworzył, było to, że też bardzo wcześnie zaczął. On już dobry, taki realistyczny komiks rysował, bo to teraz dzięki właśnie wydawnictwu Ongryz została wydana cała kolekcja tych komiksów, których tak naprawdę za czasów nie miałem kompletnie dzieciństwa dostępu. Coś takiego, z archiwum Jerzego Wróblewskiego. Dokładnie. Jest 13 tomów tego, są rzeczy bardzo rzadkie, które wychodziły tylko w lokalnych pismach. On był bydgoszczaninem i najpierw rysował dla Żołnierza Wolności, został wcielony, i później w Dzienniku Wieczornym w Bydgoszczy rysował historyjki sensacyjne, historyjki o kowbojach, bo on uwielbiał Dziki Zachód. Uwielbiał, absolutnie kochał Dziki Zachód, stąd postać Biniobila, która została stworzona już pod koniec lat 70. To w ogóle jest fajne, właśnie te najwcześniejsze te komiksy, te co pokazałeś, to tam jest tak, że one graficznie to od razu masz, bo są tak realistyczne i tak dobrze narysowane, że masz przed tą stoi już jakiś dojrzały twórca. Tak. Ale fabularnie to jest nie dość, że pewna epoka, to też jego był bardzo niedoświadczony jeszcze i te historyjki, fabuła są oj bardzo cienkie. I tak, takie klisze straszne. Znaczy on, zaraz tutaj na przykład ten rysunek to jest 71 rok, kiedy już był ukształtowany, miał 30 lat, tak? Był ukształtowanym twórcą, ale tutaj są jeszcze wcześniejsze z lat 60. i 50., kiedy zaczynał zupełnie. I to jest fascynująca podróż przez
jego rozwój jego umiejętności, a moim zdaniem umiejętności miał gigantyczne i jego kreska też jest od razu rozpoznawalna. Jeśli ktoś na przykład, nie, czytał Żbiki, których to Żbików on chyba około 20 narysował. Przy okazji polecam taką monografię teraz Kapitana Żbika. Ale coś z tym Żbikiem jest nie tak, jeśli chodzi o Ongryz. Ja przepraszam, że się wtrącam, bo wyszło jedno zbiorcze zadanie, tam pierwszy tom, chyba 9 odcinków i do tej pory, to było już jakiś czas temu, i do tej pory nie pojawiły się kolejne zbiorcze wydania. Nie wiem, czy tam nie jest nie problem wiem. Jakiś nie licencyjny. Drodzy przedstawiciele wydawnictwa Ongryz, wiem, Ongryz. Że co najmniej jedno z was czasami ogląda, to byśmy prosili o jakąś informację w komentarzu. Byłoby bardzo miło. Tak, bo tam wiele ludzi czeka na kontynuację tych zbiorczych wydań Kapitana Żbika. Ja też chętnie bym kupił sobie zbiorcze. Miałem swego czasu te wydania jeszcze z 70-tych, 80-tych, później jakby Żbiki były komiksem, który najchętniej w antykwariacie sprzedawałem i odkupywałem. To był taki moja waluta, to były Żbiki, bo ogólnie, jako że to były komiksy o milicjantach, to niekoniecznie... No właśnie, powiem ci, że ja miałem w dzieciństwie bardzo duży problem z tym, bo mój ojciec nie kupował Żbików. Ja oczywiście chciałem komiksy, a ojciec mi kupował komiksy, ale Żbików powiedział nie. Tak, no moi rodzice to samo. Że moi... Tak samo tych komiksów, wiesz, co Rosiński rysował i chyba później też Wróblewski. Te serie takie drugowojenne. Tak, było o żołnierzach na przykład, tak, o wojsku też. Tak, tak. I one tam była Liga Obrony Kraju, że to idzie na Fundusz Ligi Obrony Kraju. Mój ojciec mówił, nie, w żadnym wypadku, stan wojenny to są po prostu zbrodniarze i bandyci. I ja czytywałem właśnie u Huberta, który miał te komiksy, albo u innych znajomych, bo tak się nie dało, a mnie fascynowało. W wojennych nie, znaczy była taka seria Podziemny Front. Tak. Tak, tak. To Wróblewski tego nie tknął. Była seria Pilot Śmigłowca. I Tajemnica Złotej Maczety. O, Tajemnica Złotej Maczety to był, mój drogi, zestaw komiksów. To było kilka historyjek. Zresztą zaraz mogę pokazać. Jakieś no tak, ale tak Wróblewski. I seria Polscy Podróżnicy, którą też rysował Wróblewski. No ale to była normalna. No i Czterech Pancernych też narysował. Nie rysował Czterech Pancernych. Czterech Pancernych rysował Kobyliński. Sekundę, zaraz wracam. A co Wróblewski? Nie, Wróblewski nie miał nic wspólnego z tymi Czterema Pancernymi? Nie, Wróblewski miał Tajemnicę Złotej Maczety. To jest jego rysunki. I to były świetnie wydane te komiksy. Maczetę tego... pamiętam. I wiem, że też miałem problem chyba u brata, na szczęście brat gdzieś tam, kuzyn znaczy, kupował, brat cioteczny, kupował te komiksy, czy tam rodzice mu kupowali oczywiście i u niego poczytałem. Dla mnie było fantastyczne te okładki, kreska taka realistyczna. No, a jeszcze właśnie Wróblewski, to on strasznie fajnie odczytywał właśnie ten świat, ten dla nas niedostępny, ten zachodni, tam gdzie były te szybkie samochody, jachty, helikoptery, gadżety. Na przykład ten gadżet strzałka ze środkiem nasennym, który dostaje w skradzionym skarbie ten główny bohater i pada. Te aparaty fotograficzne, no niesamowite te rzeczy tam były w tych komiksach. To się czytało jak taki właśnie dobry, sensacyjny komiks oparty na jakimś filmie wyimaginowanym. No jest Wróblewskiego Czterej Pancerni, on rysował, no. Jest komiks. Nawet Ongryz go wydał. Z archiwum Wróblewskiego taki cykl był i to Ongryz puścił taki cykl i są Czterej Pancerni rysowane przez tego. To jeszcze co można powiedzieć o tej twórczości Wróblewskiego, że no zły los, on tworzył te odłożone, ale gdzieś musiałem wcisnąć. To, że Jerzy Wróblewski tworzył te komiksy sensacyjne i historyczne, narysowane na poważnie i taką dokładną kreską, to on też nie miał takiego swojego typowego bohatera, bo tak jak Christa miał Kajka i Kokosza, tutaj miał Tytusa, tak, czyli była seria jakichś komiksów, znaczy no tak, był Biniobina, ale to kropla w morzu, prawda? Ci inni autorzy mieli te serie takie, które się ciągle powtarzały, wychodziły przez lata, a Jerzy Wróblewski robił te komiksy różne. No bo pewnie chciał opowiadać o różnych, wiesz, różne klimaty, bo się interesował i mamy Hernán Cortés, czyli mamy historyczny komiks, tak?
No ja jakby to mówić, nie ujmuję. Nawet nie macie pojęcia, jakie Hernán Cortés na mnie zrobił wrażenie w komiksie. To jest, znaczy ja mam dwa jego, jakbym miał wybrać, to są dwa moje najlepsze jego komiksy, które uwielbiam. Burlaskiego, to jest Hernán Cortés, pierwsze miejsce, i drugie Skreślony Skarb, bardzo lubię. Bo no to ja figurki. Skreślony Skarb jest fantastyczny. Ale Hernán Cortés był super, bo opowiedział mi też pewną fragment historii. To był naprawdę edukacyjny dla mnie komiks. Bardzo dobry komiks. I druga, rzadko w Polsce były tak komiksy krwawe, nie? Tak brutalne. To wtedy... Ocenzurowano go nawet. No. Pamiętacie Ciocię Helenę z figurek Stilos? Diabeł nie baba, która gołymi pięściami i nogami... O tej cenzurze, o której Rysiek wspomniałeś, to tak naprawdę Marek dopiero nam... Tak. Przynajmniej, nie wiem, Marcin, chyba ty też, nie? Marek nam słynny kadr z wyrwanym sercem podczas składania ofiar Bogu. Ale to jest fascynujące, że obejrzałem wreszcie, czekałem, o fajnie, kurczę, będzie wreszcie ten kadr, i byłem mega rozczarowany i stwierdziłem, że cenzura zrobiła nam dobrze. Ja wtedy sobie wyobrażałem, co oni tam z nim robią, i to było dla mnie straszne przeżycie. A tu miałem jak na dłoni, co się stało. Okej, no ojej. Ja uwielbiam Bignobilla, absolutnie. To jest integral Bignobilla. To był pierwszy numer Świata Młodych, który kupiłem sam w 80 roku. To wtedy był Bignobill na szlaku bezprawia, albo Bignobilli 100 karabinów. Nie pamiętam, który z tych dwóch. Chyba nie 100 karabinów, bo mi się wydaje, że 100 karabinów później, ale na pewno w 80 roku jeszcze nie czytałem. To na szlaku bezprawia, tak. To był na szlaku bezprawia. Wcześniej było jeszcze w 79 miasteczko Rio Clavo. Były wydawane jego komiksy westernowe na ramach prasy. Byli ci przyjaciele Rona Harpera w 84 roku. Rona Taylora, tak? To jest w ogóle też komiks, jeden z najwcześniejszych komiksów, jaki dostałem, i z Hubertem go, tak to jak, no, jak mówiłem, o Jezu, wyleciało mi trzy przygody Sherlocka Bombla. No bo to w tym samym formacie, w tym samym dokładnie czasie. Dokładnie. I tak samo był ten, bo to były też relatywnie pewnie tanie ówcześnie ten komiks. Na super papierze kredowym lśniącym. Jak ja uwielbiałem ten komiks, bo chyba jeden z pierwszych komiksów w ogóle westernowych, jaki przeczytałem, i tam była taka śmieszna scenka, gdzie, bo on, o, obrońca, pamiętam, że na pamięć znałem po prostu wypowiedzi, z Hubertem się przerzucaliśmy i tam obrońca Indian się znalazł, coś tam, weź sobie jeszcze te śmierdzące derki, i takie rzucali jakimiś zrobionymi przez, które Indianie zrobili materiały, i tam wtedy wszedł nasz bohater i wkroczył i rozdzielił tam bandziorów. To było takie dla takiego dzieciaka, no super bohater, tak, super bohater, świetny komiks. Natomiast pan Jerzy nie unikał w zasadzie żadnych tematów i on nie buntował się, tak jak mu wciskano jakieś rzeczy, które miały pokazać bratnią przyjaźń z Polski, Związku Radzieckiego, to pisał. No, jednym z takich komiksów jakby najbardziej pokazujących propagandowy wydźwięk tamtych czasów, świetnie narysowany przez pana Wobleskiego, to jest opowieść o Richardzie Sorge, o niemieckim szpiegu, który był w relaksie i teraz został wznowiony w tym zbiorczym wydaniu relaksowym. Kapitalnie narysowany, natomiast powiem tak, ja to czytałem, już byłem trochę uświadomiony i tak, o co chodzi, nie? Co? Mimo to, że później się dowiedziałem, kim pan Richard Sorge był, że to nie była najsympatyczniejsza osoba, delikatnie rzecz ujmując, no to z komiksu wyłania się postać posągowo szlachetna, znakomicie narysowana przez Jerzego Wróblewskiego, i to były, powiem tak, niezależnie co on narysował, to zawsze, znaczy niezależnie do jakiego scenariusza on narysował, to zawsze to było dla mnie warte przeczytania. Nawet jak nie zgadzałem się z przekazem, albo nie podobał mi się przekaz, to rysunki... Albo ich przekaz był ideologicznie poprawny. Tak, no właśnie, że Podziemny Front, ostatnie tomy, to jego też były. Podziemny Front? Nie rysował Podziemnego Frontu. Trzy ostatnie tomy są jego. Ty, jest archiwum, mówię ci, Pancernych też narysował. To muszę sprawdzić w tym. Zaraz w monografii. Bo normalnie tam Podziemny Front, W Ongrysie jest taka, nie wiem, czy to jest seria z archiwum Wróblewskiego, jest z Pancerni jeden album. No jest okładka pierwszego numeru Fantastyki, zresztą mam gdzieś tutaj. To była okładka, naprawdę. To, jak to wyszło.
Och, on potrafił rysować przepiękne kobiety. Absolutnie przepiękne kobiety. Wiecie, że jest taka, znaczy nie plotka, tylko to jest prawda, bo w pewnym momencie Jerzy Wróblewski wysłał kilka swoich prac do Marvela, do Nowego Jorku, do siedziby głównej. I niestety jego rysunki nie trafiły do tej osoby, co trzeba. To była taka absurdalna sytuacja, bo jego dokonania oceniła jakaś tam sekretarka, która stwierdziła, a to niepotrzebne, to tego nie chcemy, a nie prawdziwi rysownicy, którzy się znali na rzeczy. I ona to gdzieś odłożyła, to przepadło zresztą papierów, także nikt z osób, które miały oglądać jego pracę, nie dostrzegł, a być może pan Jerzy trafiłby ze swoimi pracami. On by się na kreską wpisał. To była taka kreska właśnie, która w Stanach była wtedy popularna. Może tak, może nie, no akurat. No oczywiście tam, nie wiadomo, ale akurat z tą kreską. Tak ale jak pogdybać można, Marek. Tak, tak, oczywiście. No szkoda, że tak właśnie wyszło, a nie po prostu. No normalnie ktoś po prostu ocenił, a nie przypadek. No, a jeszcze z takich, na których się jeszcze może chwilę zatrzymamy, no to oczywiście. Są też takie sportowe, jest takie wydanie Polacy na olimpijskich arenach, też fajnie rysowane. O, było. Znałem na pamięć. Tak. Uczyłem, w ogóle dowiedziałem się, w pewnym momencie wiedziałem, znałem wszystkich polskich medalistów do 80 roku. Zobacz, jakie to były edukacyjne te komiksy, nie? Wtedy to była ta pierwsza warstwa, której poznaliśmy właśnie, konkretne nazwiska. I to samo miałem, kurczę, tak podana historia mitów greckich, tak? W legendzie Wyspy Labiryntu, mitologii, że później jak już w szkole pojawiały się te tematy, to już byłem przygotowany. Generalnie już tam uzupełniałem tę wiedzę szczegółami, ale jakby rozpoznawalne były dla mnie te historie. No i oczywiście Mistrz i Hernán Cortés. To. O. Ale rzeczywiście to jak wgłębiam się w tekst dalej, to rzeczywiście to, o co mówił Marcin, zdaje się mieć potwierdzenie, że prawdopodobnie wydawca Jim Shooter zlecił analizę tego swojej właśnie tam. Tak, właśnie to jakie w tym kontekście było. Lindzie, która po prostu wysłała standardową formułkę i prawdopodobnie mogła mu nie pokazać w ogóle tej pracy, no bo ona wygląda, kurczę, fantastycznie. Zresztą później ten komiks już ewoluował w Roda Taylora. No właśnie. I jeszcze fajne z tym Bilem, tak mi przypomina podejście, że to jest z drugą stronę, jak Wróblewski jest charakterystyczny i rozpoznawalny za ten komiks realistyczny, no to chciał, no przecież już uważał się za, no, z ogromnym doświadczeniem człowieka i ten Binio Bill to miał pokazane, że umie każdy styl, tak, że umie styl też bardziej taki, no. Tak, dla mnie to się zupełnie różniło, jakbym nie wiedział, że to jest ten sam autor, to bym nie wpadł na to, że to jest tak samo. To jest Binio Bill, to jest kompletnie coś, po czym ja się zgadzam z Marcinem. To jest w życiu ten sam bym motyw, nie powiedział, że to co zrobił, tylko daj mi skończyć, Michał, myśl. Jest ten sam motyw, co zrobił Christa w drugą stronę, gdzie był kojarzony z kreską taką bardzo dla dzieci i chciał zaprezentować, że nie. On też umie rysować bardziej realistyczny komiks. I taki próbował prezentować na przykład w opowieściach dla dorosłych, tak, bajkach dla dorosłych w relaksie. Więc też mieli te swoje takie kompleksy, no, że czuli się, że mogą też inny styl, tak, spokojnie, że są uniwersalni. Bo to artyści myślisz, byli, tak, to żeby nie zostać zaszufladkowani. Kompleksów? Myślisz, że to kompleksy? Może zaszufladkowania, no, chodzi mi o to. Nie wiem, czy to taki może kompleks jest złe słowo, ale no chcieli się wyrażać w innej formule, pokazać, że są naprawdę artystami na wielu warstwach, w wielu gatunkach. Znaczy, ja bardziej dopytuję z ciekawości, co miałeś na myśli, bo tak jakby, no to tak najłatwiej powiedzieć, że... No nie, to jest taki motyw tak z każdym artystą, tak samo jak z aktorami, nie? Że wpadają niechcący, są zaszufladkowani jako aktor danej roli, tak? Gra zawsze negatywne postacie albo coś. I później on wie w głębi serca, jest aktorem, nie jest tą postacią, którą my kojarzymy tego człowieka. Tak. On wie, że może grać również inne postacie, no ale czasami się nie da przebić już tego, czego oczekują widzowie, tak? I tak samo wydaje mi się było też z Christą właśnie i tutaj z Wróblewskim, że chcieli innych, poczuć innych gatunków, tak?
I co? A wiecie, że on miał też rysować Lądowanie w Andach, czyli ten cykl, który później ostatecznie Polch zrobił. Także były pierwsze nawet plansze tutaj są narysowane. Tutaj na dole. No i był jeszcze taki cykl, który pojawił się w połowie lat 80. Tajemnica Złotej Maczety. Mówiliśmy. Bardzo fajna opowieść, przygodowa, tak. Która jak większość się koncentrowała, to jest też opowieść o polskim czynie wojennym, można powiedzieć. I o ile wtedy większość się koncentrowała na froncie wschodnim, to była opowieść żołnierza, który przeszedł front zachodni i był komandosem w ogóle i współpracował. Nie było w ogóle mowy o Ruskach, to było super. bo oni się wylewali zewsząd. U mnie w mieście wszędzie byli Ruscy, bo jak już mówiłem wielokrotnie, u mnie w mieście była baza, więc ja nawet nie wiedziałem, jak dorastałem, że może być miasto, gdzie nie ma Rosjan. Tak? Więc byłem bardzo w dużym szoku, jak gdzieś po raz pierwszy pojechałem poza brzeg i tam nie było Rosjan. To tajemnica Złotej Maczety, to okładki, to były... Wtedy mi się kojarzyło, że to jest jak zachodni... Czułem taki posmak zachodniego komiksu jakby. Ogólnie, nie miałem do czego go porównywać. Jak otwierasz relaks, albo te zbiorcze wydania i widzisz, co rysował Rosiński, no to jest mistrzostwo. On miał też taką bardzo charakterystyczną... Wróblewski. Tak? Przepraszam, Rosiński też oczywiście. No. Rosiński też, ale mówimy o Wróblewskim. Miał bardzo charakterystyczny sposób rysowania postaci męskich, po których, i żeńskich zresztą też, można od razu było poznać, że to on rysował jego żbik i pozostałe postacie różnią się od tego jak rysował go Rosiński, jak rysował go Polch. I dla mnie no, postać żbika rysowana przez pana Jerzego Wróblewskiego będzie tą kanoniczną. Tą najważniejszą. I kurczę, jaka to wielka szkoda, że tak młodo zmarł. Mógłby tyle jeszcze stworzyć. Może udałoby mu się ten czas transformacji podobnie opanować, jak udało się to papciu Chmielowi. Może by wtedy udało mu się też złapać byka za rogi i gdzieś na zachodzie. Tak, to była, akurat dla niego to była szansa, bo on właśnie prezentował ten komiks, na który właśnie zaczął wygrywać w latach 90. właśnie superbohaterski, tak? Bo tego nam brakowało i on by mógł się tu odnaleźć. Tak. Albo znajdować właśnie kontrakty na zachodzie, albo... Już sobie wyobrażam Batmana rysowanego przez Jerzego Wróblewskiego. To byłby taki sztos. Ach. No cóż. No właśnie, tylko jeszcze brakuje właśnie tego takiego muzeum, bo my mamy, jak już kilka razy poruszaliśmy ten temat w Polsce, problem z tworzeniem, znaczy za mało miejsc pamięci, nie męczeństwa, tylko popkultury. A mieliśmy swoją popkulturę i fajnie jakby były takie miejsca właśnie, no tam wiem, że są jakieś plany w Bydgoszczy, żeby, których był bardzo związany i właśnie z tego powodu, że tam Bydgoszcz główna jest tutaj, tak? Tak, Żbiku kilka razy się pojawia Bydgoszcz. Ach, Bydgoszcz, znowu wracam do Bydgoszczy. To zawsze byłby powód dla takich właśnie, jak to teraz mamy, no ludzie się tak interesują popkulturą, żeby pojechać, zobaczyć właśnie do tej Bydgoszczy przy okazji, jako główny cel właśnie zobaczenie takie muzeum, zrobienie zdjęć. Tam na pewno są pamiątki najróżniejsze. To tylko jeszcze dołożę jedną informację, bo to też jest często powtarzane, że Wróblewski pracował często w takim, to był taka, Stefanem Weinfeldem zrobił tak sporo, on pisał, tak. Stefan Weinfeld pisał scenariusze, a on rysował. I to im się bardzo dobrze ta współpraca układała, pomimo że się chyba widzieli, nie wiem, czy się raz zobaczyli, czy dwa razy, czy... Tu mam nawet zdjęcie bardzo rzadko. Stefana chyba gdzieś. No, w ogóle naprawdę bardzo polecam tą monografię, jeśli tak, ja sobie to kupię, bo ona mi się kiedyś obiła, wpadło w oko, ale nie kupiłem, muszę ją kupić. A żałuj, bo jest tyle przykładów, tyle jest informacji, których nigdzie indziej nie znajdziesz. No oczywiście także w tych tomikach o dziwnym formacie jak ten. To czytałem, akurat z biblioteki. No to jest, właśnie trzymasz z archiwum Jerzego Wróblewskiego, tak? Tak, tak. No i między innymi Pancernych masz z tej serii. Tak, to ma rację. To widzisz, to byłem, wymazałem to z głowy. Ale w ogóle właśnie super sprawa właśnie z Ongrysem, jeszcze trzeba to powtórzyć właśnie z wydawnictwem Ongrys, że te brakujące wielkie gwiazdy
które tam zostało, wiadomo, tytuł z Romka mieliśmy wydawanego, Kajkaj Kokosza w pewnym momencie też został szybko wydawany, kolejne wersje, Charlotte, Paweł, ostatecznie też po przerwie w końcu się Egmont zajął i wydał wszystkie albumy na nowo. Natomiast tu mieliśmy Raczkiewicza właśnie, Wróblewskiego, tak porzuconych, no Baranowskiego i on gryz zaspokoił te właśnie braki, uzupełnił. To jest też bardzo kibicowałem na samym początku temu wydawnictwu, bo wydawało mi się takie na początku, bo to takie trochę no niszowe było, tak? Nie jest takim przecież w porównaniu do jakiegoś Egmontu czy Pruszyńskiego, gdzie już te były i doświadczenie i o wiele większe budżety, no Egmontu to już w ogóle. Ale sobie poradzili na rynku, tak? Wywalczyli swoje miejsce i wydają dzisiaj Bruno Brazil niedawno został przecież pewien czas temu wydany, więc wydają klasykę też komiksu, który jest komiksem frankońskim, ale w Polsce nie jest zbytnio znany, tylko są tam rozpoznawalne te tytuły. I zaczął wydawać też w ogóle nowe komiksy, tak? Też. Tak, zaczął wydawać. Do mnie w ogóle się na Twitterze odezwał jeden z rysowników wydawnictwa Ongryz, którzy robią taką serię parapsychologiczną, coś w stylu biuro parapsychiczne z tego, z Hellboya. I muszę sprawdzić, gdzie to jest w ogóle. To wam powiem, jak to się nazywa. O ile jestem w stanie odnaleźć. Tak, pan Grzegorz Pawlak i Wydział Siódmy. Wydział Siódmy. Ta seria, no tak, tak, tak. Bardzo fajna, taka archiwum tak. Mix, tylko w polskich klimatach. Tak, tak jest. Tak. I okazuje się, że wyszedł, bo się zapytałem pana Grzegorza, czy wyszedł Integral, bo ja najbardziej lubię jednak teraz już mieć takie wersje pełne, nie? Lenistwo niż małe zeszyciki. Lenistwo i miejsce, tak, Rysiek, no umówmy się. I okazuje się, że ten Wydział Siódmy wyszedł po angielsku też i jest wersja anglojęzyczna, Integral po polsku, Integral nie ma. No, Integral po angielsku jest komiks. To jest dobry komiks. On jest taki cieniutki, on jest właśnie w stylu amerykańskim, jak ty. No właśnie, ja nie lubię takich, nie, no. Ciężko się składuje, lubię po prostu mieć twarde okładki. Te zeszycie, dlatego nie, kompletnie nie tykam się współczesnego komiksu w ogóle. Ja w ogóle bardzo mi się też podoba, że Ongryz wydał właśnie, bardzo go lubię, tego Bruce'a Hawkera, kiedyś był jeden tom, taki pojedynczo wydany i oni wydali teraz oba takie albumy, tam po pięć chyba jest epizodów. Fajny też, fajny komiks taki morski. Dzisiaj mieliśmy dwóch wielkich polskich autorów komiksów, dwie wielkie postacie. Fajnie, że udało się o nich porozmawiać, przypomnieć sobie ich twórczość, bo to jest wiecznie aktualne, są wiecznie aktualne komiksy, naprawdę. I charakterystyczny styl tych autorów. Na pewno w kolejnym odcinku, nawet odcinkach, będziemy jeszcze kontynuować rozmowy o kolejnych naszych twórcach. Dziękujemy Ryśku za wizytę w naszym studio. I co, i żegnamy się do następnego materiału. Z komiksy powrócą za jakiś czas. Także do usłyszenia. Czołem. Cześć, cześć. Cześć. Cześć.